Wyciągarka elektryczna to obecnie powszechny element wyposażenia terenówki, ale wybór odpowiedniego modelu to nie lada wyzwanie. Na rynku mnożą się firmy oferujące nowe, cudowne modele tanich wyciągarek produkowanych w Chinach. Jak połapać się w tych ofertach i na jakie parametry zwrócić uwagę przy zakupie? Zapytaliśmy Zygmunta Zibi-Kamińskiego, osobę, która o wyciągarkach wie prawie wszystko. Prawda jest taka, że nie trzeba jechać do Chin, żeby zamówić dobrą wyciągarkę. Chińczycy wyprodukują każdy model na zamówienie, który im się przedstawi. Wyciągarka składa się z 30 różnych elementów i importer może dobierać poszczególne elementy według swojego zamówienia. Jeżeli będzie chciał dopłacić kilka dolarów za lepsze uszczelnienie wyciągarki, to tak Chińczycy zrobią. Ludzie myślą tak, że kupię najtańszego Chińczyka za 1000 zł i nawet jak się zepsuje, to kupię później następnego. Po czym jedzie w teren i tą wyciągarkę używa tak, jakby faktycznie miała się zepsuć. To znaczy nie zależy mu na tym, żeby ona dobrze działała. Bez względu na to, ile wydaliśmy na wyciągarkę, warto poznać jej budowę i zasadę działania. Podstawowym parametrem jest uciąg, podawany w funtach lub kilogramach. Im cięższe auto, tym uciąg powinien być większy. Prosta zasada mówi, że siłę uciągu dobieramy mnożąc dwukrotnie masę naszego auta. Ten uciąg zawsze jest podawany, maksymalny uciąg na pierwszym zwoju liny, czyli przy maksymalnie linie rozwiniętej zbębnej, czyli musimy 25 metrów liny rozwinąć, dopiero mamy ten uciąg. Każda następna warstwa liny na bębnie to jest około 20% wyciągarka słabsza. Lepiej rozwinąć więcej liny albo przełożyć linę przez zblocze, w ten sposób podwajając uciąg wyciągarki, niż wyciągać 5 metrów liny i doprowadzić do przegrzania silnika. Wyciągarka się rozwaliła na trzeciej próbie. Nie zbija. Zepsuła się. Ale przecież się zbijała do końca. Mówmy sobie otwarcie, że wyciągarki psują się nie od używania, tylko od nieużywania. Nie ma się co dziwić, jeśli zostawimy po rajdzie zalaną wyciągarkę bez konserwacji, to możemy być pewni, że nawet najlepszy model ulegnie awarii. Każdy importer i każdy producent proponuje, żeby co najmniej raz w miesiącu wyciągarka była użyta. Po pierwsze, silnik wtedy się rozgrzewa i nawet jeżeli zostaje wewnątrz jakieś opary wodne, to od ciepła to wtedy wyparuje, natomiast przekładnia się przesmaruje. Dajesz do przodu wyciągarkę? Wyciągarka nic, zero. 90% uszkodzeń wyciągarki następuje podczas pierwszego lub drugiego użycia. Najczęściej psuje się hamulec. Hamulec starego typu jest bolączką wszystkich wyciągarek. Ten hamulec musi mieć idealną płytę, musi być używany tylko w jednym kierunku, czyli na tym hamulcu nie powinno się opuszczać. Ten hamulec jest skręcony na śrubach. W przypadku zablokowania hamulca te śruby się zrywają i tracimy napęd. Tutaj mamy drastyczny przykład braku osiowości. Jeżeli jest krzywy bęben, to wałki ustawiają się skosem i powodują takie uszkodzenia. Ten hamulec już jest zatarty, nadaje się tylko do wyrzucenia. To jest podobnego typu hamulec automatyczny, który miał zastąpić ten stary typ. Niestety ta konstrukcja również jest nieudana, ponieważ hamulec, mimo że ma własną bieżnię i ma podkładki teflonowe, po których się ślizga, jest zrobiony na nitach. Niestety, powierzamy nasze życie, wisząc na linię nad urwiskiem, dwóm małym nitom, które w każdej chwili mogą strzelić. Bęben staje się luźny, czyli lecimy autem, tyle ile mamy liny, lecimy w dół. W tych wyciągarkach hamulec jest cierny. Jest to prawdopodobnie najstarszy typ hamulca, ale najbardziej sprawdzony. Jest prosty w budowie, praktycznie się nie psuje. Hamulec obłożony jest okładzinami ciernymi, takimi jak w szczękach hamulca ręcznego. Część od wyciągarki, która jest niezbędna do jej uruchomienia, wpadła w bagno. Musi gdzieś tu być. No gówno wypadło. Ta-da! Sprzęgło powoduje nam zazębienie silnika z przekładnią. Czyli z silnika wychodzi nam napęd, wchodzi do przekładni, ale przekładnia obraca się luzem. Nie jest zazębiona z bębnem. Ludzie zapominają o tym, że to jest sprzęgło kłowe, czyli są zęby, muszą się minąć zębami. Jeżeli ten pierścień sprzęgłowy próbujemy przesunąć na siłę, powoduje to, że albo uszkadzamy rączkę sprzęgłową, tutaj są drastyczne przykłady, jak to wygląda takie uszkodzenie, wyłamywany jest po prostu ten bolec. Jeżeli nie chce nam się zazębić,
Trzeba delikatnie poruszać bębnem. O, i już się zazębiło. Tu mamy sprzęgło automatyczne. To jest sprzęgło, które w ten sposób jest rozpięte, w ten sposób jest zapięte. Jest mniej podatne na uszkodzenia, nie ma już tego trafiania, żeby tam ząbki się zeszły. I w momencie pierwszego uruchomienia bębna ono się nam samo zazębi. Woda to największe zagrożenie nie tylko dla wyciągarki. Czy istnieją modele całkowicie wodoszczelne? Nie ma wyciągarki wodoszczelnej. To jest oczywiście bzdura, którą niektórzy sprzedawcy cały czas powtarzają, że wyciągarka jest wodoszczelna. Mogą być wodoszczelne elementy wyciągarki, czyli puszka przekaźnikowa. Może być bardzo dobrze zabezpieczony silnik wyciągarki, ale nie ma możliwości pełnego zabezpieczenia przekładni wyciągarki. Przekładnie, jeżeli jest dobra przekładnia i dobrze nasmarowana, woda nic nie szkodzi. Nawet jeżeli woda wejdzie do przekładni, to przekładnia jest posmarowana smarem, który jest niemieszalny z wodą. Tu mamy przykład satelity, która nie była smarowana, a była zalana wodą. To jest przekładnia starego typu na łożyskach. I jak widać, woda weszła do środka, te łożyska się po prostu rozwaliły. To jest zablokowane całkowicie. Tu jest przykład koła zębatego z przekładni, która jest na ślizgach. Takie koło zębate jest całkowicie odporne na pracę w wodzie, ponieważ te elementy nie będą korodowały. Najważniejsza jest kontrola silnika. Woda do środka się zawsze naleje do silnika, tam zawsze minimalne opary wejdą. Po to w wyciągarce w najniższym punkcie umiejscowiono śrubę masową, żeby można było ją po większych topieniach odkręcić i sprawdzić, czy wewnątrz jest woda. To nie wchodzi w tył? Chodź to zobaczysz, a nie siedzisz. Może wody, żeby polać? Wody to nie. No nie, bo woda i prąd to niedobrze. Trzeba pamiętać o jednym. Zakładając kabel na silnik wyciągarki, trzeba użyć dwóch kluczy do skontrowania nakrętek. Nie może być sytuacji takiej, że jednym kluczem przekręcamy. To powinno być dokręcone dość mocno, ale trzeba pamiętać, żeby tego nie przekręcić. Jeżeli przykręcając kabel przekręcimy tą śrubę, to zrywamy ten element łączący i wyciągarka po podłączeniu nie będzie nam działała. Silnik po prostu będzie martwy. Ważne jest, żeby ten element utrzymywać w czystości. Jeżeli silnik zaleje nam błoto, to tutaj pomiędzy szczotkę a tą prowadnicę dostają się różne elementy, które powodują to, że szczotka przestaje chodzić. To jest silnik szargowy, czyli mamy dwa kierunki pracy. Żółty to jest wciąganie, czarny to jest opuszczanie, a czerwony jest wspólny, czyli to jest połączenie do szczotek. Tu nie działa, bo silnik nie działa w ogóle. Nie kręci. Nie, no nie kręci. Udało nam się jakiś rajd przejechać bez strat? Nie. Dobra, wysk nie będzie działać. Rzeki, a jakby zamienić na wyciągarce odwrotność, to rozwijać ręcznie można, a zwijać będzie można. No właśnie. Zamieniliśmy kabelki, wyciągarka teraz będzie wciągać, a rozwijać ją będziemy ręcznie. Tylko wystarczyło. Na długi okres czasu. Trzecia opcja już pod, nie? Nie, trzecia opcja jest, bez przekaźników, na krótko. Czyli podpinamy sobie jeden kabel z rozruchowy plus do żółtego, a te dwa pozostałe mostkujemy na przykład kluczem. I wtedy mamy zapięty obieg. Oczywiście pamiętamy cały czas o masie, która jest u dołu silnika. Masa zawsze musi iść bezpośrednio z akumulatora do silnika. Jeżeli nam się gubi gdzieś prąd w wyciągarce, wyciągarka pracuje nie tak jak potrzeba, na 99% jest to problem z umasowieniem silnika. Ten cienki przewód zawsze, który wystaje z puszki przekaźnikowej z małym oczkiem, to jest przewód masowy. I też należy go podłączyć zawsze do tej masy u dołu. Główny przewód plusowy z puszki przekaźnikowej zawsze przeprowadzamy przez wyłącznik główny. Hebel musi być umiejscowiony w takim miejscu, że jeżeli mamy go użyć, to żeby zadziałał, żebyśmy mieli możliwość go wykorzystania. Czyli on nie może być z przodu zderzaka na przykład, nawet i łatwo dostępny, dlatego że w przypadku jak nam się zablokuje przekaźnik i auto jest wciągane w drzewo, to nikt nie będzie stawał pomiędzy drzewem a zderzakiem. Nie może też być umiejscowiony pod maską, bo w przypadku zablokowania przekaźnika nikt nie będzie otwierał maski i grzebał pod maską.
Ale masz bardzo dobrą wyciągarkę. Ja już myślałem, że sobie odpuści, a ona nie. Ona mi dobrze wyciągała parę razy, ale teraz dużo go używamy. Ona jest bardzo ciepła. Ja się zaczynam się bać. Ja nigdy nie widziałem, że ona tyle baterii ciągnie. Nasze przekaźniki pracują pod dużym obciążeniem. To jest czasami nawet i 400 amper. Dopóki akumulator podaje 13 V, ten przekaźnik praktycznie się nie grzeje, styki tego przekaźnika. One są dobre. Natomiast jeżeli przy dłuższej pracy nasze napięcie spada na 12 V, a nawet i poniżej, wtedy te styki zaczynają się grzać. Przegrzany przekaźnik potrafi się stopić i nie pozwoli się wyłączyć. Co dzieje się dalej, domyślcie się sami. W każdym razie Hebel jest obowiązkowy. Jednym ze sposobów sterowania wyciągarki jest pilot bezprzewodowy. Ten akurat nie chciał działać. Czy można na nim polegać? Przede wszystkim zasilanie powyżej 13 V. Przy 12 V już pilot zaczyna nam powoli przerywać. Nie może być obok potężnego ekranu. Jeżeli schowamy puszkę przekaźnikową gdzieś obtoczoną jakimś ekranem elektrycznym, który zakłóca sygnał, to wtedy mogą być takie problemy z tą mocnością. Ja w swoich wyciągarkach jeszcze nie użyłem nigdy pilota przewodowego. Bezprzewodowy zawsze sobie spokojnie gdzieś tam leży w schowku. On ma swój wyłącznik, po pracy wyłączy się go, nie ma możliwości, żeby on się nam gdzieś przypadkowo nacisnął. Nawet jak się naciśnie, to nie zadziała, bo jest prąd złączony. Kolejnym parametrem, który należy brać pod uwagę, jest prędkość pracy wyciągarki, która zależy od przełożenia przekładni. Przekładnia to jest nasza skrzynia biegów. Wyciągarka 5,5-tonowa ma przełożenie przeważnie 265:1, czyli 265 obrotów silnika do jednego obrócenia pełnego bębna. Im mniejsze przełożenie, tym wyciągarka szybciej zwija linę, ale jest bardziej podatna na uszkodzenie. Czy warto pozbyć się liny stalowej na rzecz liny syntetycznej? Najważniejsza sprawa. Lina syntetyczna nie naciąga się podczas pracy. Nie powoduje naprężeń. Nawet jeżeli zostanie zerwana, ona opada na ziemię. Nie robi nikomu krzywdy. W przypadku liny stalowej, jeżeli nastąpi jej zerwanie, lina ta leci. Ona podlega potężnym naprężeniom i leci. Tutaj lina stalowa wyrywała rolkę. Dlatego pamiętajcie o bezpieczeństwie i nie pozwólcie, żeby ktoś stał obok naprężonej liny. Dobrze, że tu nie wlazłem. Bardzo dobrze. Jedna złota rada. Lina zawsze ma być nawijana pod bęben. Jeżeli będzie lina nawijana na bęben, to tworzy nam się duża dźwignia na podstawy wyciągarki. Wtedy działa nam dźwignia na te śruby. Właśnie się urwała. Nie, no suwa. Nie zaciśnijcie. No dlatego chcę słupy jeszcze porobić. Ale najpierw jego zaciśnijmy. On się zaciśnie później. Stalowe to jest, kurwa, stalowe. Jak widać, zerwaną linę stalową można naprawiać i to nawet w warunkach polowych. Owszem, można używać liny stalowej, tylko trzeba o nią też dbać. Lina stalowa składa się z kilkudziesięciu drucików i one z zewnątrz owszem korodują. Ale najważniejsze jest, żeby ta lina wewnątrz się nie przecierała. Czyli trzeba ją zakonserwować olejem. Taka lina zakonserwowana olejem będzie zawsze giętka. Wybór liny syntetycznej doceniają głównie piloci, a to ze względu na jej znikomą wagę oraz to, że nie kaleczy rąk. Jednak trzeba o nią dbać i oczyszczać z błota. Chwytamy co pewien czas i robimy tak. To jest puszczenie liny, tak? Powoduje to, że z wnętrza liny wypada nam piasek, wypada nam błoto. Jest ona wtedy wszystkie ten brud, nie musimy go mechanicznie czyścić, ale on nam stamtąd wypadnie. Na koniec zobaczymy, jakie modele wyciągarek elektrycznych proponuje firma Escape do naszych terenówek. My robimy modyfikacje co kilka miesięcy na podstawie obserwacji i zgłaszanych uwag od klientów. Na przykład podstawowa wyciągarka 12 tysięcy ma niewielkie podstawy, 16x16. Jest tutaj dość ciasno, jeżeli chodzi o linę. W przypadku, jeżeli lina nam się nawarstwi w jednym miejscu, podejdzie zbyt blisko tego pręta i jeżeli nie zatrzymamy pracy wyciągarki, zostanie to rozerwane. W przypadku, jeżeli wyciągarka jest ukryta w jakimś miejscu, lepiej zastosować wyciągarkę z większym prześwitem na linę. Tutaj mamy 3,5 cm odległości pomiędzy prętami mocującymi a liną i dodatkowo został zastosowany trzeci pręt z tyłu. W ten sposób konstrukcja wyciągarki jest o wiele bardziej stabilna. Drugie na przykład, co zauważyliśmy, umiejscowienie rolek prowadzących.
Dlatego zwiększając prześwit w tej wyciągarce od razu zrobiliśmy otwory do prowadnicy rolkowej, która idealnie nam tutaj robi zwarcą zabudowę. W serii XTR jest też to najnowsze sprzęgło automatyczne, które nam już widać. W tej chwili zostało w pozycji do włączenia. Evo mają bardzo duże silniki, to jest ponad 7 koni mechanicznych. Są dobrze uszczelnione, pomiędzy przekładnią a bębnem mają dodatkowe uszczelniacze. Dodatkowo są wszelkie podstawy, zostały pogrubione, tak żeby wyciągarka jest bardzo masywna, bardzo odporna na jakieś przeciążenia, ale też i dużo waży. King One to jest bardzo dobra wyciągarka, jest to na pewno w tym przedziale cenowym najlepsza wyciągarka na rynku. My sprzedajemy tą wyciągarkę 2 lata, nie mieliśmy ani jednej sztuki na serwisie. Najważniejsza zaleta tej wyciągarki, hamulec cierny został przeniesiony na koniec przekładni. Dopóki fizycznie nie rozpadnie się coś w przekładni, nie ma tutaj możliwości, żeby ta wyciągarka uległa awarii. Kiedyś robiliśmy taką usługę jak przegląd zerowy wyciągarki. Teraz, dając 5-letnią gwarancję, doszliśmy do wniosku, że każda wyciągarka od nas wychodząca będzie przez nas przejrzana. I to jest wszystko w cenie, to nie jest żadna ekstra usługa. Przy zakupie warto pamiętać o warunkach gwarancji, dostępności części zamiennych oraz komunikatywności. To wszystko w przypadku Zibiego i firmy Escape działa bez zarzutu. Terenwizja.pl. Najlepszy offroad w sieci.